Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszym naszym spotkaniu. Spotkaliśmy się dzisiaj w naszej szkole, aby przeprowadzić diagnostykę samochodu po sezonie zimowym i przygotować go do sezonu letniego. Odbywać się to będzie może w takich 5 etapach. Podzieliliśmy go po to, aby systematycznie wszystko ukazać i wszystkie czynności, które musimy wykonać. Najpierw zajmiemy się podwoziem samochodu, następnie zajmiemy się płynami eksploatacyjnymi, potem zajmiemy się zewnętrzną częścią karoserii. Ostatnim etapem naszej pracy będzie zdiagnozowanie i wyczyszczenie oraz sprawdzenie wnętrza auta. Pierwszą czynnością, jaką wykonamy, jest sprawdzenie podwozia samochodów poprzez oglądanie, sprawdzanie zamocowań wszystkich osłon, plastików, które mogą ulec uszkodzeniu poprzez przejeżdżanie przez zaspy śnieżne bądź w różnych kolejnach są te usterki usuwane. Ważną rzeczą jest też połączenia tłumnika, wszystkich uszczelnień, które są pod samochodem, czy żadne elementy nie zostały urwane, połamane czy obtarte do blachy, żeby nie zainicjowała się rdza. Wszystkie te elementy zostaną usunięte, osłony pomocowane, a elementy, które zostały odkryte z farby, zostaną zabezpieczone przed korozją. Po wykonaniu tej czynności opuszczamy samochód na dół i przystąpimy za chwilę do drugiego etapu, którym będzie sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w samochodzie. Przystępując do drugiego etapu, pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać, to jest otworzenie maski samochodu. Następnie jeden z uczniów weźmie refraktometr, czyli przyrząd do sprawdzania płynu chłodzącego i sprawdzimy w pierwszej kolejności jakość płynu chłodzącego. Czynność ta polega na tym, że niewielką ilość pobieramy płynu chłodzącego, następnie umieszczamy go na przyrządzie i poprzez wizjer odczytujemy temperaturę zamarzania. Po badaniu płynu okazało się, że temperatura krzepnięcia jest -38 stopni, także płyn jest sprawny i zdatny do dalszej eksploatacji. Następną czynnością, jaką wykonamy, jest sprawdzenie poziomu oleju w silniku. Jeżeli samochód ma przegląd, zbiega się to z przeglądem serwisowym, to oczywiście ten olej wymieniamy na nowy. Jeżeli nie, sprawdzamy jego ilość w silniku. Najpierw wyciągamy miarkę, oczyszczając bagnet, aby dokładnie sprawdzić. Następnie na nowo zanurzamy, sprawdzamy ilość. Widzimy, że ilość jest prawidłowa, olej jest czysty. W takim razie olej może pozostać w silniku nadal. Nie musimy go wymieniać. Na etykiecie po lewej stronie widać, że przegląd był niedawno wykonywany, więc dlatego oleju przed sezonem letnim po prostu nie wymieniamy na nowy. Następnym etapem naszym będzie sprawdzenie przydatności płynu hamulcowego. Wiadomo, że płyn hamulcowy sprawdza się na temperaturę wrzenia bądź ilości zawartości wody w płynie hamulcowym, która jest bardzo szkodliwa. Zrobimy to za pomocą testera za chwilę i ocenimy stan płynu hamulcowego. Odkręcamy nakrętkę zbiorniczka płynu hamulcowego. Zauważamy, że tester ma 2 elektrody, które zanurzamy w płynie hamulcowym. Następnie włączamy tester i poprzez świecenie diod widzimy, jaka zawartość wody jest w płynie hamulcowym. Widzimy, że zapalone są diody zielone, które świadczą, że płyn nadaje się do dalszej eksploatacji. W razie zapalenia się diod czerwonych, płyn byśmy musieli wymienić na nowy. Po badaniu należy nałożyć nakrętkę i zakręcić dokładnie płyn hamulcowy. Oczywiście należy też sprawdzić poziom tego płynu w zbiorniczku, stan tego płynu między minimum a maksimum. Po wykonaniu tej czynności sprawdzamy wszystkie zamocowania plastików, osłon plastikowych, które by mogły ewentualnie się rozluzować, poskręcanie przewodów. Po tym wykonaniu przystępujemy do dalszej naszej pracy, czyli zajmiemy się teraz zewnętrznym
ogólnym stanem pojazdu. To jest pielęgnacja karoserii samochodu. Wiemy, że działanie czynników zewnętrznych powoduje zmatowienie lakieru i nie zawsze samo umycie, samo oczyszczenie ręczne czy maszynowe, mechaniczne pozwala na usunięcie wszystkich zanieczyszczeń czy zmatowienia tego lakieru. Dlatego też uczniowie posmarują część lakieru, część maski, żeby uwidocznić różnicę płynem, który jest delikatnie ściernonabłyszczający, aby usunąć tlenki, które są utleniane na powierzchni karoserii. Następnie po wyschnięciu tego preparatu wypoleruje tą powierzchnię i poprzez polanie wody ukażemy efekt naszej pracy i co powoduje wypolerowanie dokładne tej powierzchni. Dla porównania, jedną część maski wypolerowaliśmy pastą z woskiem, druga część pozostała tylko po myciu i teraz w celu przeprowadzenia doświadczenia polejemy obydwie części wodą. Pierwszą najpierw lejemy na część maski, która była nieczyszczona po myciu tylko ręcznym. Teraz lejemy na maskę, która była polerowana woskiem. Widzimy, że krople po części polerowanej spływają po części niepolerowanej. Woda pozostaje na masce, a zatem możemy powiedzieć, że wosk naniesiony na lakier powoduje, że brud i kurz oraz woda nie będą się utrzymywały w dłuższym czasie. Skuteczność woskowania pokazaliśmy na masce, dlatego też wykonujemy woskowanie dalszej części nadwozia i wosk rozcieramy na całym nadwoziu samochodu. Po wykonaniu woskowania nadwozia przystępujemy do konserwacji elementów plastikowych, czyli listew, dolnych ozdób zderzaka i dolnych ozdób progów. Używamy do tego celu innego środka niż do pielęgnacji karoserii, specjalnego do elementów plastikowych. Zauważamy, że kolor staje się bardziej wyrazisty i przyjmuje barwy oryginalnych listwów. Następną czynnością, którą wykonujemy, jest sprawdzenie piór wycieraczek, czy nie zostały uszkodzone elementy gumowe. Wiemy, że bardzo często wycieraczki przymarzają do szyby, bo pogoda jest, raz pada deszcz, raz jest mróz i nie każdy kierowca czeka, aż nagrzana szyba pozwoli wycieraczkom swobodnie się poruszać. Pierwszy ruch to jest oderwanie części, która zgarnia nam wodę. Musi ona być idealnie równa, nie może być poszczępiona, dlatego też wycieraczki, gdy są uszkodzone, wymienia się na nowe. W tym samochodzie widzimy, że pióra wycieraczek są plastikowe, są wycieraczki, gdzie sterarz jest wykonany jeszcze metalowy i każde uszkodzenie elementu gumowego może spowodować, że metal zaczyna nam ocierać o szybę. Przetarcie takiej szyby powoduje to, że zostaje ona porysowana i z biegiem czasu te rysy są już nie do usunięcia. Drobne rysy wiadomo, że można spolerować, natomiast głębsze rysy wykonane od ruchu wycieraczek są już nie do usunięcia. W tym aucie akurat pióra są sprawne, dobre, nie mają żadnych uszczerbków na uszczelce gumowej, mogą dalej funkcjonować. Bardzo ważnym elementem w kabinie kierowcy jest wentylacja. Jednym z głównych elementów, który odpowiada za jakość wentylacji, jest filtr pyłkowy, który znajduje się w obudowie deski rozdzielczej. Ma on na celu wychwytywanie wszelkiego rodzaju nieczystości pochodzących z zewnątrz powietrza, a także zauważymy, że filtr wykonany jest z powłoką węglową, z węglem aktywnym, która wychwytuje metale ciężkie. Zapewnia to nam komfort w kabinie, a także usuwa zbyteczne zapachy pochodzące z zewnątrz i z komory silnika. Z boku filtru jest pokazany kierunek jego montażu, aby przepływ powietrza był zgodny z kierunkiem wentylacji.
co uniemożliwia odwrotne zamontowanie filtra. Bardzo ważną czynnością w czyszczeniu wnętrza auta są nasze szyby. Nikt nie zwraca na to uwagi. Coś się z tym wiąże. Mamy coraz gorszą widoczność. Przy padającym deszczu i jeździe w nocy jest załamanie światła nadjeżdżających samochodów. Teraz właśnie pokażemy różnicę między niewyczyszczoną szybą, a czystą szybą po umyciu. Wskaźnikiem naszym, który nam będzie decydował o dobrej widoczności, jest procent przepuszczania światła przez szybę. Do tego stosujemy odpowiedni przyrząd, który bada nam przepuszczalność. Minimalna przepuszczalność w ogóle jest w przepisach, że musi wynosić 70% przepuszczalności. Poniżej tej przepuszczalności samochody nie powinny być dopuszczane do ruchu, jeżeli chodzi o szybę przednią i szyby przednie boczne. Pierwszy pomiar ukazał nam wartość 59,4%. Jest to znacznie zaniżony pomiar od pomiaru wymaganego przez nasze przepisy. Dlatego świadczy to, że ta szyba jest bardzo, bardzo brudna. Następny pomiar, który wykonamy za chwilę, będzie to szyby czystej i porównamy te dwa pomiary. Wykonujemy ponowny pomiar przepuszczalności światła przez szybę przednią. Po ponownym badaniu wynik wynosi 75%, co oznacza, że odpowiada to naszym przepisom, gdyż minimalny wskaźnik przepuszczalności światła przez przednią szybę jest 70%. Widzimy, że znacznie wzrósł od poprzedniego badania, czyli wskazuje na dużą istotę czyszczenia szyby przedniej od wewnątrz i zewnątrz, aby poprawić nam widoczność drogi. Ostatnią czynnością, którą wykonamy, jest sprawdzenie ogumienia w aucie. Zauważmy, że mamy tutaj ogumienie zimowe. Niestety nie wymieniamy ze względu na to, że stan pogody zewnętrznej jeszcze nie pozwala nam na zamocowanie opon letnich, gdyż temperatura się waha poniżej 7 stopni, jeszcze jest nieustabilizowana, a więc naszym ostatnim zadaniem będzie sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu, które będzie sprawdzone zgodnie z danymi technicznymi danego auta i ewentualnie posprawdzimy stan bieżnika i stan boku opon. Na tym skończymy nasze badanie, jeżeli chodzi o ogumienie. Gdy pogoda uzyska stabilizację powyżej 7 stopni, po prostu w tym aucie wymienimy tylko ogumienie na letnie. Na tym kończymy dzisiejsze przygotowanie auta do sezonu letniego. Odcinek następny, na który serdecznie zapraszamy, będzie mówił o układzie hamulcowym.